Dzień dobry. Dawno nie było nic o żadnej książce na kanale. Nie wynika to z faktu, iż przestałem czytać. Czytam nadal dużo, ale ostatnio po prostu czytałem sporo takiej lżejszej literatury, bardziej rozrywkowej, bo takową też lubię. Nie zawsze człowiek ma ochotę na rzeczy naukowe. No ale kiedy zobaczyłem, że dostępna jest książka Kamila Kajkowskiego Magia wojny i wojna magii, no to od razu ją nabyłem, przeczytałem i od razu mogę też powiedzieć, że jest to świetna lektura i bardzo polecam. Zapraszam. Pełny tytuł tego dzieła brzmi Magia wojny i wojna magii w świecie dawnych Słowian. Czyli obracamy się w sferze badawczej, w sferze zainteresowań Kamila Kajkowskiego, który już na tym kanale gościł, a w zasadzie nie on, tylko jego książka wydana przez wydawnictwo Triglav. I to były mity, kult i rytuał o duchowości nadbałtyckich Słowian. Bardzo też ciekawa pozycja. No, Kamil Kajkowski jest humanistą, jest archeologiem, jest też na co dzień kustoszem Zachodnio-Kaszubskiego Muzeum w Bytowie. Człowiek, który dogłębnie eksploruje obyczaje, religijność, ale nie tylko dawnych Słowian. I tutaj przez dawnych Słowian mam na myśli nie tylko ten okres przedchrześcijański, bo chociażby ta najnowsza pozycja nie skupia się tylko na nim, z niego wychodzi, a i dociera też już do tych bardziej zhierarchizowanych czasów ery chrześcijańskiej. Tak ją nazwijmy, bo oczywiście tak naprawdę tego chrześcijaństwa to i tak oficjalnie było, ale jak dobrze wiemy, no, oficjalnie. Magia wojny i wojna magii. Tytuł może sugerować, zresztą przepraszam, zapędziłem się, jeszcze kilka informacyjnych rzeczy. Oprawa miękka, wydawnictwa, które za to odpowiadają, znaczy wydawcy to Stowarzyszenie Wspólna Ziemia oraz wydawnictwo Chronikon, a cała ta praca jest trzecim zeszytem z serii Biblioteka Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Wygląda to tak, 479 stron, z czego dosyć spora część końcowa to biblioteka, to spis źródeł, naprawdę bardzo, bardzo obszerny, edytorsko bardzo fajnie, druk jest przystępny, dosyć duży, ale też oczywiście bez przesady. Natomiast czyta się bardzo wygodnie, bardzo mało jest literówek. Jedyny zarzut, jaki gdzieś tutaj mógłbym skierować, to jest, rozdziały są dosyć długie, jest w nich mało przerw, czyli gdzieś, gdzie można sobie tą wygodnie kropkę postawić i nie wiem, pójść spać po prostu. Ja to zawsze lubię w książkach, no ale tutaj rozumiem, że też sama tematyka i zwartość tego materiału gdzieś no do takich przerw nie predysponowały autora. Także tutaj, jeśli chodzi o samo wydanie, wszystko jest bardzo ładnie. Jest też trochę rycin, trochę grafik, trochę przedruków, troszkę zdjęć różnych przedmiotów, bo oczywiście książka, jak to w przypadku Kamila Kajkowskiego, opiera się o źródła, przede wszystkim archeologiczne, ale także pisane. Także jest to na pewno książka naukowa, ale napisana bardzo przystępnym językiem, taka, która nikogo nie powinna odstraszyć, a zarazem taka, która daje bardzo duże pole do własnych poszukiwań. Masa przypisów, masa, właśnie tak jak już wspomniałem, ta biblioteka końcowa jest naprawdę ogromna, ten spis źródeł, więc tam jest po prostu ogromny
ogromne spektrum pozycji, do których można się odwołać, po które można sięgnąć w ramach swoich własnych gdzieś poszukiwań i badań, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Tak, czyli wszystko tutaj mi się zgrywa, bo ja lubię tego typu pozycje naukowe, oparte na źródłach, oparte na badaniach. Nie są to żadne wymysły, nie są to żadne bajki o wielkiej Lechii. Są to rzeczy poparte nauką po prostu, a do tego bardzo przystępnie podane. Magia wojny i wojna magii. No ktoś by sobie mógł pomyśleć, że tutaj pan Kajkowski poleciał i będziemy za chwilę czytali o tym, jak to jacyś magowie słowiańscy wyskakiwali zza wojów i rzucali fireballami w swoich przeciwników. Oczywiście nic bardziej mylnego, nie o to kompletnie chodzi. Musimy pamiętać, że świat wtedy, ponad 1000 lat temu, 2000 lat temu, no dobra, tu się troszkę zagalopowałem, bo my tu jednak mówimy o wczesnym średniowieczu i już takim troszkę, powiedzmy, późniejszym. Świat wtedy postrzegany był zupełnie inaczej. Wtedy wszystko się przenikało, wtedy wszystko przepełnione było tą właśnie magią, jakbyśmy to teraz nazwali, a tak po prostu duchowością bardzo dużą. Wtedy tego rozgraniczenia na tą sferę duchową, na tą sferę przyziemną nie było tak widocznego. Wszędzie to moc, te ponadziemskie siły przenikały każdy aspekt codzienności i także przenikały oczywiście wojnę, wojskowość, militaria, wszystko co z tym związane, a powiedzmy sobie szczerze, Słowianie też do najspokojniejszych nie należeli, sporo wojowali, no ale poza tym to były takie czasy, że się po prostu wojowało i najprostszym sposobem zdobywania czegokolwiek, rozwiązywania konfliktów, bogacenia się była po prostu wojna. To były też czasy kształtowania się państwowości, państw, jakichś pierwszych granic i tak dalej, więc te wojny, te konflikty były po prostu nieuniknione. Oczywiście w pierwszym etapie jeszcze były to też konflikty religijne, no bo jeszcze tutaj na słowiańskich ziemiach były rejony przecież pogańskie, chrystianizowane, no nie, wiemy doskonale, że niezbyt pokojowo przez głównie zachodnich sąsiadów. Także okazji do tego, żeby wziąć oręż do ręki, nie brakowało. Kamil Kajkowski wychodzi od czasów, gdy jeszcze te społeczeństwa słowiańskie nie były takie schierarchizowane i na przykład na czas wyprawy wojennej, czy też obrony, na czas czyjegoś najazdu, wybierano na wiecu wodza, który potem prowadził wszystkich do walki i po samych już skończonych zmaganiach porzucał to przywództwo, a czasami bywało, że jeszcze przywódcą zostawał, ale to jest punkt wyjścia, a potem zmierzamy ku czasom już bardziej schierarchizowanym i oczywiście już tym oficjalnie chrześcijańskim. Mówię oficjalnie, no bo dobrze wiemy, że to chrześcijaństwo było bardzo, bardzo powierzchowne i tak naprawdę przyjmowały je rządzące elity, żeby mieć spokój od wypraw krzyżowych, bo jak wiemy, wyprawy krzyżowe to nie tylko wycieczki do Azji Mniejszej, ale także oczywiście tutaj na północ, czy też północny wschód Europy, czy też w ogóle na wschód Europy. Ale i w tamtych czasach już oficjalnie chrześcijańskich masa tych zwyczajów została, bo to przecież było praktycznie ten sam okres. Niewiele się zmieniło. One zresztą zostały też dużo, dużo później. Książka jest pasjonująca, bo ten okres czasowy przemierzamy trochę, jakbyśmy byli takim wojownikiem właśnie z tamtego okresu. Zaczyna się wszystko od narodzin tak naprawdę, już gdzieś od jakiejś ścieżki, którą gdzieś kreśli nam przeznaczenie, od młodości, od obcowania
z orężem. To też były takie czasy, że wtedy każdy chwytał za oręż, kiedy była wojna i każdy mężczyzna zdolny nosić tę broń, ją po prostu nosił. Dopiero potem zaczęły powstawać te wyspecjalizowane drużyny, które na początku były przybocznymi władcy lokalnego. Potem rozrastały się oczywiście w coraz większe oddziały. No ale na początku, jeśli to każdy miał nosić tę broń, no to dla każdego ona była codziennością. Pierwszy taki magiczny już rytuał, który był bardzo ważny w życiu młodego wojownika, to postrzyżyny, włosy w ogóle. Dużo ciekawych rzeczy można się z tej książki dowiedzieć o znaczeniu włosów dla wojownika. Powiem krótko, że im dłuższe, tym mogły okazywać większą moc, która w takim wojowniku drzemie. Te postrzyżyny, czyli wiek nastoletni, taki wczesny nastoletni, sytuował już chłopaka w pozycji, która była wyjściową pozycją do grona właśnie wojowników, obrońców plemienia, obrońców wspólnoty. Potem trafiał właśnie do takiego grona zrzeszenia młodych wojowników, z których też często właśnie wywodzeni są na przykład berserkerzy i tak dalej, ale to pojęcie tych zrzeszeń młodych wojowników dosyć jest częste w literaturze przedmiotu, gdzie też poznawał te wszystkie jakieś inicjacyjne rytuały. Potem dowiadujemy się sporo na temat broni, jej oznakowania, najróżniejszych cech, które mogły świadczyć o jej mocy, jak chociażby też wielkość. Wspomniane są tutaj rytualne miecze, które były przechowywane, czy też topory, które były przechowywane w świątyniach bogów, które były dużo większe od normalnych, co też miało oznaczać, że Bóg po prostu jest wielki i normalnym mieczem nie włada. I tutaj to też są te wszystkie magiczne elementy, bo kiedy wróg widział jakąś wyjątkową broń, no to dla niego taki przeciwnik od razu rósł w oczach. Oczywiście idziemy dalej, mamy potem rozdziały poświęcone, tak jakbyśmy tym troszkę przestawali być tym głównym bohaterem i stajemy się bohaterem zbiorowym. Społeczność decyduje, czy przystąpić do wojny, czy do niej nie przystąpić. Są stosowane odpowiednie wróżby, które mają określić powodzenie na przykład wyprawy wojennej, ewentualnie jakichś wojen obronnych. Mamy także oczywiście już, kiedy już wróżby wypadną pomyślnie dla takowej wyprawy, no to musimy też się do tej wojny przygotować. Czy bogowie będą z nami podczas tej wojny, czy nie będą. Mamy przygotowane odpowiednie też sztandary, mamy przygotowaną odpowiednią broń. Właśnie też te sztandary to jest istotna sprawa, bo Słowianie upatrywali w nich wielką moc. Są tutaj przytoczone też historie, kiedy cały oddział był w stanie zatonąć w rwącej rzece, żeby taki sztandar ratować. Tak samo Rugianie na Arkonie, kiedy w 1168 Duńczycy ich napadli, po prostu zaatakowali i w efekcie czego zdobyli Arkonę, no to nad główną bramą wjazdową zamiast straży pojawiły się właśnie takie sztandary, no i Rugianie upatrywali w nich tak wielką siłę, że nawet straży nie wystawiali, bo myśleli, że sama moc tych sztandarów wystarczy. Potem przechodzimy już przez sam zgiełk bitwy, jeszcze ewentualne rozmowy pokojowe, rozejmowe i tak dalej. Tam też wiele różnych znaków, rytuałów, które mogły wpłynąć na ich efekt. Sama bitwa i wreszcie to, co dzieje się po bitwie, czyli to, jak na przykład postępujemy ze zmarłymi, zabitymi, swoimi, przeciwnika, jak chowamy wojowników. Wszystko to wlicza się do tego świata właśnie tych magicznych wierzeń naszych przodków, którzy każdy z tych aspektów wojaczki widzieli jako przejaw wyższej mocy, bo tacy wojownicy mogli być, bardzo często zresztą byli, czy to władcy, czy wojownicy, a głównie mówi się w tym przypadku o władcach, ale także ci bardziej znaczni wojownicy mogli być upatrywani jako bezpośredni potomkowie mitycznych herosów,
o których sobie opowiadano, czy też nawet samych bogów. Stąd też często właśnie namaszczenie do władzy, ale także wielkie, ogromne znaczenie takich ważnych wojowników. Są tam podane przykłady, kiedy na przykład jakiś znaczący wojownik został porwany przez przeciwnika, który był oblegany, no i oblegający na wieść, że jeśli nie odstąpią od oblężenia, tenże wojownik zostanie stracony, potrafili odstąpić od takiego oblężenia, żeby ocalić tego wielkiego wojownika. Także te wszystkie rzeczy bardzo przenikały świat normalny, codzienny. Dzisiaj w mieczu widzimy po prostu miecz. Natomiast nasi przodkowie, i nie tylko nasi, bo to nie tylko Słowianie oczywiście, widzieli w nim dużo więcej, jeśli był on jakoś odpowiednio oznaczony, jeśli nosił za sobą jakąś historię, jakąś opowieść. Książka jest naprawdę pasjonująca, powiem krótko, bo po krótkim dosyć wstępie, który gdzieś wprowadza nas w świat słowiańskich wojen, lecimy jakby to była zwykła fabularna opowieść o tym, jak wygląda życie od kołyski aż po grób wojownika oraz kasty ludzi, którzy decydowali o wojnach, w tym także oczywiście kapłanów, bo musimy pamiętać, że ich wyrocznie były niesamowicie istotne, ich przepowiednie były niesamowicie istotne dla historii słowiańskich plemion, słowiańskich wspólnot, no bo to oni bardzo często po prostu decydowali o tym, czy dana wyprawa ma sens, czy go nie ma. Także co mogę powiedzieć, bardzo polecam książkę Kamila Kajkowskiego, czyta się to świetnie, można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, naprawdę wiele fajnych ciekawostek, masa świetnych przykładów. Pewne rzeczy po prostu po takich lekturach nabierają nowego znaczenia, nowej gdzieś wartości. Oraz oczywiście książka jest na tyle ciekawa, a temat myślę, że na tyle też szeroki, że zachęca do dalszych badań, do dalszych poszukiwań, do kolejnych lektur. A tak jak mówię, jest w czym wybierać. Także polecam bardzo raz jeszcze książkę Kamila Kajkowskiego Magia wojny, wojna magii. Czytajcie, bo warto czytać. Dziękuję bardzo. Do następnego.